Państwu tylko pokazać to zdjęcie z tyłu, które widać za mną. To jest zdjęcie Tadeusza Mazowieckiego w momencie, kiedy zostaje premierem. To jest to zdjęcie, o którym Chris Nidenthal przed chwilą wspominał. Wisi w ostatniej sali stałej wystawy Centrum Solidarności w Gdańsku, do którego to centrum wróciliśmy. To za chwilę się przejdziemy. Jesteśmy w tej chwili w sali. Tam za chwilę przejdziemy. Natomiast jesteśmy tutaj w sali, gdzie stoi taka miniatura okrągłego stołu i opowieść o uczestnikach tego okrągłego stołu. A my jesteśmy z naszym kolejnym gościem, pan Jacek Bendykowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Legenda... Dzień dobry, witam. Dzisiaj taki dzień, kiedy trzeba sobie ręce podawać, tak pokazać. Podajemy ręce. Legenda Gdańska. Myślę, że dla osób, które Gdańska nie znają, trzeba by opowiedzieć troszkę o panu, ale ta lista jest tak długa, czy mogę w skrócie powiedzieć tak, że ile pan miał lat? 16? Jak pan się zaangażował w Ruch Młodej Polski? Tak, mniej więcej. 16. Druga klasa już w liceum. Ruch Młodej Polski, ten ruch opozycyjny w podziemnym Gdańsku, z którego bardzo wielu czołowych polskich polityków potem wyszło. Potem działał pan w ruchu akademickim, bardzo był pan zaangażowany w ruch akademicki. Radny, lokalny polityk, prawnik zawodowo, oczywiście osoba, która o Gdańsku wie wszystko. Chciałbym pana od takiego osobistego pytania troszkę zacząć. Jak pan ogląda ten Gdańsk 30 lat później, to czy panu się podoba to, gdzie Gdańsk dzisiaj jest? Jak dzisiaj wygląda? Czy bardzo się zmienił? My nawet 30 lat to jest epoka. My jesteśmy strasznie dumni, ale ja pamiętam Gdańsk w momencie, kiedy zostałem radnym. Ja byłem przez ponad 20 lat politykiem lokalnym, regionalnym dłużej niż miejskim, ale radnym zostałem w roku 98 i to jest, przez te 20 lat to jest zupełnie inne miasto. My zaczynaliśmy z budżetem, który był 4 razy mniejszy niż dzisiaj. Jakby te możliwości, które dzisiaj ma miasto rozwojowe, no które widać, tak? No to po prostu widać, że to jest miasto, które z miasta prowincjonalnego, opowiadać spokojnie, absolutnie zabrać do następnego zapyziałego. Z wielu powodów zresztą, bo to było miasto nielubiane przez komunistów, czyli niedoinwestowane infrastrukturalnie. No i miało trudne lata 90., powiedzmy sobie szczerze. Tak naprawdę wybucha... Tak nielubiane, że kiedy papież przyleciał pierwszy raz do Polski z pierwszą pielgrzymką jako papież, to nie pozwolono mu do Gdańska przyjechać. No to prawda. To prawda, bo była taka świadomość pewnej niepokorności mieszkańców Gdańska. Co się zdarzy. A to jest znakomite, bo to jest geniusz locji, który tutaj przetrwał od wieków, pomimo jednak dwukrotnej wymiany ludności, bo najpierw Gdańsk przeżył wymianę ludności w czasie zaborów, kiedy większość mieszkańców uciekła z miasta i został, można powiedzieć, na nowo repopulowany głównie taką ludnością wojskowo-administracyjną z Prus. Czyli Gdańsk XIX wieku to jest zupełnie inny Gdańsk społeczny niż Gdańsk XVIII czy XVII wieku. No i potem mamy tę wymianę po 1945, gdzie się pojawia taka mieszanka kaszubsko-kresowa. I ta mieszanka polskiej fantazji z taką kaszubską i pomorską, tym dokładnością, akuratnością, pracowitością dała to, czym Gdańsk był potem w latach 60., 70., 80. i dziś. Wszyscy pamiętamy dyskusję wokół osoby Gintera Grassa i jego związków z Gdańskiem oczywistym, oczywistych i tego, czy powinien być honorowym obywatelem Gdańska. Proszę mi powiedzieć, jak dzisiaj pan uważa, jak sobie Gdańsk dzisiaj radzi z tą historią nieprawdopodobnie skomplikowaną jednak? Znaczy, my nie mamy żadnego problemu z tą historią, z tą naszą historią problem mają... Proszę wytłumaczyć, ja jestem z Warszawy. Naszą historią mają troszeczkę problem obcy. Ginter Grass jest mieszanką kaszubsko-niemiecką, ja jestem kaszubsko-polską, więc mamy ten element wspólny kaszubski, który nas łączy. Gdańsk był historycznie miastem międzynarodowym, w którym mieszkali Kaszubi, Polacy, Niemcy, Holendrzy, Żydzi, Anglicy, Szkoci, Francuzi. Naturalną zupełnie rzeczą dla nas jest to, że w naszym dziedzictwie są osoby o różnych nazwiskach. To jest bogactwo, to nie jest coś, co zubaża. Różnorodność jest bogactwem. To jest pewien problem rzeczywiście, który mamy z osobami, które się wychowały w takim nieco bardziej ciasnym postrzeganiu rzeczywistości, gdzie każdy obcy, każdy trochę inny budzi lęk. Zupełnie niepotrzebny. My jesteśmy dumni z naszej historii. Są oczywiście w naszej historii osoby ciemne, z których nie jesteśmy dumni. Tak jak powiedziałem, Gdańsk XIX wieku i początku XX wieku to jest zupełnie inne miasto. To nie jest jakby miasto z ducha gdańskie. Natomiast my jesteśmy dumni z tej historii przedrozbiorowej. Jesteśmy dumni z tej historii po 1945 roku, bo wiemy, że ten duch miasta, bardzo niezależnego, wolnego miasta Rzeczypospolitej, które było z jednej strony wierne
służyło polskim królom i było zawsze wierne Rzeczpospolitej, nigdy się nie poddało. To było miasto, które stało wiernie przy Rzeczpospolitej podczas potopu, kiedy wszyscy się poddawali. To było miasto, które wiernie stało przy Stanisławie Leszczyńskim, które przez 20 lat otoczone przez Prusaków się nie poddało pomiędzy pierwszym a drugim rozbiorem. Ale jednocześnie to było miasto, które potrafiło się postawić każdemu polskiemu królowi, kiedy jego prawa było ograniczane. I ten duch, myślę, że jest do dzisiaj, kiedy ktoś próbuje ograniczać nasze prawa. To bardzo, wierzę, że pan prezydent Adamowicz potrafił się postawić każdemu i wierzę, że pani prezydent Dulkiewicz również będzie potrafiła. Pan ma takie wrażenie, bo tak się domyśliłem, że pan zmierza w to, jak pan powiedział, że się postawi, że Gdańsk się potrafił postawić każdemu królowi. Czy pan ma wrażenie, że dzisiaj jest taka potrzeba, żeby Gdańsk się komuś postawił znowu? Ona jest podwójnie potrzebna, bo po pierwsze mi się wydaje, że wiele osób patrzy na Gdańsk jako miasto, które jest dobrze rządzone i od którego się oczekuje mówienia prawdy, a z drugiej strony my jesteśmy jednak w przededniu próby jakby ataku czy zawłaszczania kolejnej sfery w Polsce, czyli ataku na samorządność, na to, że samorządy same się rządzą. Dzisiaj w tej chwili pojawia się próba wywłaszczenia gminy z jej własności, która jest konstytucyjnie broniona w Polsce, tak? Czyli próba wywłaszczenia nas z Westerplatte, ja to napisałem na Facebooku, to tak jakby pojutrze rząd uznał, że potrzebuje długiego targu, bo miałby na ochotę na długim targu zrealizować jakąś inwestycję, ale, i wywłaszcza miasto z długiego targu. Panie Jacku, zdradzę panu tajemnicę, w Warszawie to się już dzieje, bo Plac Piłsudskiego został przejęty przez Ministerstwo Obrony. To jest dokładnie taka sama operacja. No my nie ukrywam, że będziemy się na pewno, znaczy na pewno miasto się będzie bronić do końca, łącznie z instytucjami europejskimi, bo to jest wywłaszczenie z własności gminnej, która podlega ochronie konstytucyjnej. Tak, dobrze, a proszę powiedzieć, tak, spróbuję trochę adwokata diabła zagrać w sprawie Westerplatte. Westerplatte po pierwsze jest miejscem oczywiście ważnym w historii Gdańska, no ale niewątpliwie ważnym w historii Polski też całej. A z drugiej strony, nie byłem na Westerplatte parę lat, się przyznam, ale czytałem ostatnio, że na Westerplatte dosyć słabo jest zorganizowana ta infrastruktura turystyczna. Może, być może to jest tak, że państwo powinno przejąć takie miejsce. Nie, panie redaktorze, że ono jest zbyt ważne dla historii państwa, całego narodu. Jest zawsze pytanie o to, może dlatego, że kiedy miasto wydawało pieniądze na muzea i inne rzeczy, to często krytykowano, że tego jest za dużo. Jest pytanie, co jest, jest pewna kolejność, tak, czy gradacja zdarzeń. Westerplatte jest terenem uporządkowanym, jest terenem przede wszystkim, który jest terenem niezapomnianym, dlatego że to prezydent Adamowicz stworzył tradycję obchodów początku wojny na Westerplatte. Nie stworzył jej rząd warszawski. Tego nie było. Do 98 roku to się nie działo. Prezydent Adamowicz razem z harcerzami... Pan mówi rząd warszawski. Tak jest. No tak, tak, my tak tutaj mówimy. To prezydent Adamowicz razem z harcerzami wymyślił tę imprezę i obchody, które mają dla Gdańszczan bardzo duże znaczenie, bo tam bardzo wielu ludzi przychodzi. Czyli to była lokalna inicjatywa, żeby pokazać to, że wojna zaczęła się w Gdańsku, że wojna zaczęła się w Polsce. Co jest szalenie ważne, to jest również ważne dla świata. Tak jak nie do końca umiejętnie pokazywaliśmy to, że tu upadł komunizm i że to my byliśmy pierwszym klockiem domina, bo kłóciliśmy się niestety, mieliśmy bardzo wielu niemądrych ludzi, którzy chcieli nas tego pozbawić, tego prawa. I to byli ci, którzy uważali, że 4 czerwca 1989 roku nic się nie stało, ewentualnie jakiś przejaw zdrady narodowej przy okrągłym stole. Więc my straciliśmy to. To, że Berlin stał się symbolem upadku komunizmu, to jest nasza własna wina. Znaczy wina takich ludzi, którzy dzisiaj tak naprawdę stoją też po stronie dobrej zmiany, bo to z tamtych kręgów głównie szła krytyka wydarzeń w roku 1989, dezawuowanie wartości tych wydarzeń. Ale dla nas również ważna oczywiście jest rocznica II wojny światowej i te różnice były obchody 31 sierpnia, czyli rocznicy porozumień sierpniowych i 1 września są czymś, co jest jakby immanentnie ważne dla Gdańska. To jest dla naszej tożsamości i też jakby nie chcemy specjalnie tego oddawać, bo zawsze się tym dzieliliśmy. Znaczy nigdy nie było problemu, nigdy rząd nie miał problemu z miastem, żeby organizować wielkie, piękne imprezy. Ja przypomnę poprzednią rocznicę II wojny światowej, kiedy tutaj byli najważniejsi politycy świata, zaproszeni wówczas przez prezydenta Adamowicza i Donalda Tuska. Nigdy nie było problemu, żeby robić tutaj wielkie imprezy. Problem zaczął się wtedy, kiedy ktoś postanowił to zawłaszczyć, czyli zacząć to robić bardzo po swojemu, w sposób wykluczający innych. No. Pani prezydent Dulkiewicz w czasie wczorajszej debaty w Centrum Solidarności powiedziała, że jeśli rząd się nie zmieni po to rzeczywiście zostanie dokonany taki skok na samorządy i że to może potencjalnie oznaczać koniec samorządności w Polsce. Czy pan się zgadza z tak dramatyczną oceną, że będzie taka... Boję o tyle, że
że on będzie prawdopodobny, on będzie możliwy. To, czy to się, tak się stanie, tego nie wiemy. No, ale jest faktem, że samorządy są dzisiaj ostatnim fragmentem niezależnej władzy w Polsce, czy jakby autonomicznej w stosunku do większości sejmowej. I budzą naturalną pokusę i może istnieć taka obawa, że z chwilą, kiedy został przyjęty już Trybunał Konstytucyjny, kiedy w dużym stopniu został zdominowany Sąd Najwyższy przez nowo powołanych sędziów, że istnieją prawne możliwości dzisiaj, a jednocześnie brak narzędzi obrony, bo tym narzędziem obrony tak naprawdę do końca jest zawsze tylko i wyłącznie niezależny sąd. Mhm. I myślę, że w samorządowcach się budzą takie naturalne obawy, że to, co jest największym osiągnięciem Polski po roku, znaczy jednym z kilku najważniejszych osiągnięć, o których mówimy, no, to jest reforma samorządowa. To jest reforma samorządowa i myślę, że większość Polaków ma tego świadomość, że reforma samorządowa to jest coś, co nam się naprawdę udało. I obawiam się, że PiS niestety tę reformę samorządową również będzie chciał demontować, czyli w ramach pewnej miłości do PRL-u, która wyraźnie drzemie w tych kręgach, będzie chciał sprowadzić samorządy do roli rad narodowych w jednolitym systemie władzy sprzed 90 roku. To, co pan mówi, oznacza, że taki dzień jak dzisiaj, kiedy mamy okrągłą rocznicę 4 czerwca, obchodzimy ją oddzielnie, że tutaj jest... Nie chcielibyśmy obchodzić. Ludzie są w Warszawie. My jesteśmy, jak pan wie, autorami, chociaż widzowie nie wiedzą, autorami strefy społecznej, która jest przed ECS-em. I naszą ambicją od początku było to, żeby tam się znaleźli wszyscy. To zostało pomyślane jako agora, jako miejsce spotkania, w którym możemy sobie porozmawiać na każdy temat w sposób otwarty. My nie cenzurowaliśmy celowo, nie ograniczaliśmy NGO-sów w tym, co one robią. Mi bardzo zależało na tym, żeby się pojawiły NGO-sy, jak to się ładnie mówi, z drugiej strony ulicy, szczególnie, że my się lubimy często. Znaczy ja tam mam bardzo wielu ludzi, którzy są inteligentni, światli, otwarci i wiem, że chcą rozmawiać. Martwi mnie to, że bardzo niewielu spośród nich są pojedyncze osoby i im bardzo za to jestem wdzięczny. Nie będę wymieniał nazwisk, bo być może będzie to pocałunek śmierci. No właśnie. Natomiast jestem bardzo wdzięczny każdemu, kto tu przyszedł, bo wiem, że było bardzo wielu takich, którzy chcieli, mi się oczy świeciły, jak myśmy rozmawiali o koncepcji tej strefy. Że tutaj będą mogli usiąść przy stole z różnymi ludźmi, co więcej w obecności ludzi, którzy w sposób nieskrępowany z kieliszkiem prosecco w ręku, czy piwem, czy kawą, w takiej atmosferze bardzo piknikowej, rozmawiają na wszystkie możliwe tematy i tam jest szalenie pozytywna atmosfera, jeżeli pan był, to pan widział. Tak, a wczoraj nawet brałem udział w Dubacie. Wszystkich telewizorów, którzy jeszcze mogą coś do Gdańska przyjechać, zapraszamy. No niestety się nie udało, ponieważ no, kraj nasz jest trochę murem podzielony i to jest taki mur, który jest w naszych głowach. On jest szalenie niedobry, bo on się również pojawia się w głowach po naszej stronie, żeby nie było wątpliwości. Znaczy, my też mamy problemy z naszymi kolegami. Mieliśmy takie osoby na przykład, które miały problem z tym, że ma się odbyć msza w strefie społecznej. Tak? Robić to jakaś msza? Nie może być. Były takie osoby. Oczywiście, no, jako że my jesteśmy autonomiczni, to msza była i się z tego bardzo cieszę. Ale to pokazuje, że pewne mury gdzieś tam się pojawiają w bardzo różnych kręgach, tak? I to widać również w ocenie różnych zdarzeń towarzyskich, tak? Czy personalnych. Tylko wie pan, że te mury trzeba rozbijać u siebie, bo trudniej jest rozbijać po drugiej stronie. Oczywiście, że łatwiej jedyne jest możliwe to jest rozbijać u siebie. Trudno jest je rozbijać u siebie, ale to jest coś, co musimy robić, bo inaczej się nie da. Czyli trzeba wykonywać gesty wobec drugiej strony. Tak cały jest. Czas, nieustannie. Tak jest. Polityka miłości, taki gest miłości wczoraj próbowała wykonać pani prezydent Dulkiewicz wobec pana premiera Morawieckiego, ale pan premier Morawiecki próbował ją rozdeptać. Na szczęście mu się to nie udało. Myśli pan, no? Nie miałem wrażenia, że pan premier próbował rozdeptać panią prezydent, ale myśli pan, że ten na przykład taki gest, jak wczoraj pani prezydent próbowała wykonać, czy druga strona, akurat ten... To było takie trudne, bo sobie pomyśli, tak? Że pan idzie, ja staję, mówię dzień dobry panie Bartoszu. No, prosta rzecz, tak? Pan się śpieszy, ale mówi dzień dobry panie Jacku i pan przechodzi dalej. No, każdy z nas może sobie podać rękę, prawda? A pan premier uznał, że on musi jakoś tak w ogóle odwrócił te oczy, obaj odwrócili. No widać było, że byli w niezręcznej sytuacji. Znaczy, dla mnie są szalenie smutne momenty, bo one są bardzo symboliczne. Znaczy, to jest prosta rzecz. Widzę prezydenta miasta, gospodarza tego miasta. No to za problem, no żeby dobrze, uścisnąć rękę, powiedzieć, bardzo się śpieszę, panie prezydent, idę pod pomnik. A z drugiej strony widzi pan europosłów, którzy odbierają mandaty i nie podają ręki premierowi? Uważam, że to było nieładne, ale zwracam uwagę, bo jakoś tak medialnie się przebili tylko europosłowie koalicji, a chyba więcej było europosłów PiSu, którzy nie podali ręki panu premierowi podczas tej imprezy niż tych z koalicji.
Jakoś medialnie się ta jedna strona tylko pojawiła. Mówi pan, że te konflikty wewnątrz koalicji są większe niż te... Znaczy wewnątrz dobrej zmiany. Konflikty, tak. Jest, tak. Zgoda, ale no, gdyby chcemy mówić prawdę, ja się uważam, że to nieładnie. Bo ja po prostu, to jest premier mojego kraju. No ja mogę się z nim nie zgadzać w wielu sprawach, ale to jest demokratycznie wybrany premier mojego kraju. Tak jak pan prezydent Duda jest, nie głosowałem na niego, więc mówię niestety, ale jest prezydentem mojego kraju. I ja jestem, mówię na szacunek, bo ja jestem prawnikiem, zwolennikiem konstytucji i to jest dla mnie pewna rzecz oczywista. Więc uważam, że należy podać rękę w takiej sytuacji premierowi. Ale zwracam uwagę, że nie podali mu również ręki europosłowie PiSu, co było mniej jakoś, szczególnie w tych mediach dobrozmiennych nagłośnione. Ale jako prawnik, szczególnie jako prawnik, stawia sobie pan gdzieś taką granicę... Ja przepraszam za mój głos, ale ja od 3 dni krzyczę i mówię. Nie ma problemu. Czy jako prawnik stawia pan sobie taką granicę, za którą na przykład już by pan nie podał ręki człowiekowi, który stoi na czele państwa, nie mówię, że już tam jesteśmy, tylko teoretycznie pytam, który stoi na czele państwa, łamie konstytucję, likwiduje wolne sądy i pan jako prawnik mówi, no nie mogę mu podać ręki. Nie, z jednej strony widzę w takim jakby pierwszym odruchu, znaczy ludzie, którzy jakby zacznie się dziać realne zło, to mam tego absolutną świadomość, że są takie momenty, kiedy nie wolno podać ręki, ale my jesteśmy akurat w takim pomieszczeniu, nie wiem, czy celowo pan mnie tutaj przyprowadził z tego powodu, w którym podawaliśmy rękę ludziom, którzy byli zbrodniarzami. Mhm. Tak? Znaczy, no, PiS jest daleko jeszcze ciągle od tego, co mieliśmy w Polsce w latach 80. czy wcześniej. Tak? Znaczy, to, co jest wartością Polski, z której my jesteśmy szalenie dumni, którą świat docenił jako coś absolutnie nieprawdopodobnego, to było to, że my potrafiliśmy nasze problemy rozstrzygnąć przy okrągłym stole. Potrafiliśmy podać rękę. Gdzie Kiszczak sobie podał rękę z Lechem Wałęsą. Tak? I to pozwoliło nam zbudować wolność 30 lat temu. No więc jeżeli można było podać rękę Kiszczakowi, to trudno, żebym ja nie podał ręki Joachimowi Brudzińskiemu, który z całym szacunkiem daleko mu do Kiszczaka. Ja mogę mieć zastrzeżenie do tego, że wchodzi o 6 czy 7 rano do domu artystki, ale to jest jednak zupełnie inny świat. Znaczy, bo my też mamy taką skłonność do paranoizacji. Jeżeli ja mówię o PRL-u, to mam na myśli ich takie mentalne podejście do gospodarki i koncepcji państwa, które jest PRL-owskie. No ale my jednak jesteśmy ciągle państwem praworządnym, w którym każdy z nas czuje się na ulicy w miarę bezpiecznie. Panie Jacku, bardzo dziękuję za spotkanie. Ja dziękuję nie bardzo. Muszę uważać na pana głos, więc nie będę pana nadwyrężał. Bardzo dziękuję, bo jeszcze parę rzeczy muszę dzisiaj powiedzieć. Dziękuję bardzo, proszę jeszcze sekundkę zostać, ja tylko się z państwem pożegnam. Chcę tylko powiedzieć na koniec dwie rzeczy. Musi pan też ten film zobaczyć, bo chcę państwa zaprosić na film, który moi koledzy i koleżanki z Onetu, 30-latkowie, czyli ludzie, którzy urodzili się w momencie, jak Polska się obalała komunę, nakręcili film o tym, jak oni patrzą na 4 czerwca. Film jest niezwykły. Jest naprawdę niezwykły. Proszę patrzeć na postacie drugoplanowe, bo tam i profesor Leszek Balcerowicz się pojawia i Krystyna Prońko na przykład między innymi się pojawia. Także proszę tam patrzeć z tyłu bardzo i oglądać. Niesamowity film. Balcerowicz był wczoraj, Krystyna Prońko jest dzisiaj. Jest dzisiaj Krystyna Prońko? Znaczy, tak jest, znaczy, w sensie muzycznym. Musimy się iść przywitać z nią koniecznie. Także zapraszam państwa na film. I jeszcze chcę powiedzieć, że o 17:00 Marcin Zawada, mój kolega z Onetu, zapraszam państwa na niezwykłe spotkania z wybitnymi ludźmi, którzy opowiedzą o tym, jak 4 czerwca wyglądał z ich punktu widzenia. Tam będzie między innymi Norman Davies, będzie Zbyszek Hołdys, który wczoraj oprowadzał. Oprowadzał i grał i śpiewał. Tak i grał i śpiewał. Strasznie żałuję, że tego nie słyszałem. Ale muzyka perfektu była dla nas w latach 80. niezwykle ważna. Pamiętamy to dobrze. I będzie dzisiaj godzinie 20:00. I będzie dzisiaj o 20:00 też. Oczywiście. I chcemy być sobą. Jak śpiewaliśmy, to wiedzieliśmy, o co chodzi w tej piosence. I między innymi Aleksander Kwaśniewski się tam pojawi właśnie z drugiej strony tamtejszego sporu politycznego.